państwo zaczęło spełniać tę rolę, do którego zostało stworzone, czyli do ochrony własności prywatnej, do ochrony pokojowych relacji międzyludzkich i po prostu, żeby państwo przestało być tym aktywnym aktorem na rynku. Państwo ma stworzyć tą wolną przestrzeń do zawierania wolnych umów, przestrzeń do swobodnego przemieszczania się osób. Takie jest zadanie państwa. W tej chwili żyjemy w świecie, w którym państwo naprawdę staje się takim agresorem, staje się takim terytorialnym monopolistą na przemoc i zmusza ludzi do wymusza niepotrzebnie migrację siły roboczej w takim kierunku, do którego nigdy by nie doszło, gdyby była ta wolna przestrzeń do podejmowania decyzji, no tylko wtedy człowiek może się realizować jako człowiek, kiedy jest podmiotem, że sam decyduje o swoim życiu. I tutaj katolicka nauka społeczna mówi wyraźnie, że człowiek musi mieć tą przestrzeń do tego, żeby kształtować swoje życie, kształtować swoją rodzinę i co więcej, człowiek ma prawo nie tylko do tego, żeby pozostać w swoim kraju, ale również ma prawo do tego, żeby go opuścić, jeżeli ma taką ochotę, ma takie marzenie, aby realizować siebie gdzie indziej. Ksiądz spędził trochę swojego życia również w Botswanie, kraju, który niegdyś był jednym z najbiedniejszych, a teraz można powiedzieć, że jest perłą Afryki. Świadczą o tym niskie podatki, stabilność, wysoki wzrost gospodarczy. Skąd się to wszystko wzięło? Jaka jest przyczyna takich przemian? Czy byłem w Botswanie i przyjeżdżając do Botswany nie spodziewałem się wcześniej, muszę się przyznać, nie studiowałem, czytałem trochę o Botswanie, ale nie na tyle, żeby zrozumieć, na czym polega różnica między Botswaną a całą resztą Afryki. Jak przyjechałem, zobaczyłem, że zasady, liberalne zasady, bo trudno jest to powiedzieć o jakimś naprawdę czystym kapitalizmie, który miałby funkcjonować w Botswanie, ale w porównaniu do reszty afrykańskich krajów jest to bardzo daleko posunięta wolna gospodarka. I pokazuje Botswana jedną rzecz, że zasady liberalizmu, wolnego rynku sprawdzają się wszędzie, nawet na pustyni Kalahari. Że z kraju, który był najbiedniejszy właściwie na świecie, nie tylko w Afryce, w tej chwili jest taką perłą w Afryce. Jest to kraj, który ma stabilną gospodarkę, stabilne rządy, wybory są prezydenckie, odbywają się co 5 lat, nie ma napięć wywołanych problemami etnicznymi, jest stabilna waluta, jedna z najmocniejszych w Afryce. Więc to wszystko pokazuje jedną rzecz, że człowiek wszędzie jest taki sam i jeżeli państwo stwarza przestrzeń daje tą wolną przestrzeń do kształtowania siebie, można być bogatym z tego, również z tego materialnego punktu widzenia, również na pustyni. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby człowiek mógł się realizować i kształtować swoje życie również na pustyni Kalahari, tak jak to się właśnie odbywa w tej chwili w Botswanie. I mam nadzieję, że tak pozostanie w Botswanie. Dziękujemy ślicznie. Gościem Salonu Myśli był ksiądz werbista i misjonarz Jacek Gniadek. Jeszcze jedno pytanie zadam. Ksiądz podczas wykładu stawiał duży nacisk na słowo wolność. Interesuje nas, jaki jest stosunek księdza do, można powiedzieć, prohibicji narkotykowej w Polsce. Znaczy, jeżeli chodzi o problem narkotyków i prohibicji narkotykowej w Polsce, właśnie ogólnie nie tylko w Polsce, uważam, że jest to sprawa, którą nie powinno się zajmować państwo. Z tego względu, że właściwie narkoman nikomu nie szkodzi.
nikomu nie szkodzi. Oczywiście wtedy, gdy następuje naruszenie zasad współżycia społecznego, wtedy, gdy następuje złamanie prawa, wtedy oczywiście państwo może ingerować, natomiast państwo nie powinno ingerować wtedy, kiedy jeszcze nie dochodzi do przestępstwa. Teraz tutaj oczywiście człowiek popełnia ewidentne zło, sięgając po narkotyki, ale to musimy zapamiętać jeszcze, że człowiek mimo wszystko nie żyje sam, jest w rodzinie, ma przyjaciół, ma środowisko, w którym się wychowuje. I to środowisko powinno wziąć również odpowiedzialność za ludzi, którzy to środowisko tworzą. A jeszcze jest inna sprawa, bardzo ważna, kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności każdego człowieka za własne życie. I tutaj oczywiście, że to nie oznacza, że patrzę, stoję z boku i nie pomagam człowiekowi, który sięga po narkotyki, który w ten sposób siebie pogrąża. Oczywiście jako chrześcijanin, widząc tego typu zachowanie, powinienem wyjść i okazać pomocną dłoń. Tylko że to jest różnica, że to ja jako chrześcijanin wychodzę i pomagam. A to wcale nie oznacza, że to musi być automatycznie zastąpione przez państwo, bo okazuje się, że państwo wcale w tej walce z narkotykami nie jest skuteczne. Wydaje mi się, że więcej moglibyśmy zrobić jako osoby bardziej wrażliwe na krzywdę drugiego człowieka. Tak się nie dzieje, ponieważ żyjąc w państwie opiekuńczym, tą całą odpowiedzialność za to, co dzieje się wokół mnie, zwalamy, mówiąc tak kolokwialnie, na państwo. A sami czujemy się mniej wrażliwi na to, co dzieje się wokół nas. Dzisiejszym gościem Salonu Myśli był ksiądz werbista Jacek Gniadek. Dziękujemy ślicznie w imieniu sekcji młodzieżowej Unii Polityki Realnej. Ja dziękuję i szczęść Boże.